Cześć, witam Cię w naszym kolejnym odcinku. Z tej strony Daniel Lampard. Dzisiaj zaprezentuję Ci bardzo ciekawą tematykę. Powiedziałbym wręcz dzisiejsze must have, jeżeli chodzi o systemy zarządzania. Jeżeli pracujesz jako specjalista, ekspert, menadżer, pełnomocnik, audytor, to... Ten odcinek właśnie jest dla Ciebie, ponieważ dzisiaj będziemy sobie mówić o niezgodnościach, ale nie niezgodnościach systemowych samych w sobie, ale o tym, jak możesz wykorzystać narzędzia AI właśnie do skuteczniejszego zarządzania niezgodnościami, a tym samym przygotowywania odpowiednich działań doskonalących, działań korekcyjnych, korygujących i prewencyjnych na różnego rodzaju poziomach. Oczywiście, nie mogę zapomnieć, aby przypomnieć Ci o tym, że jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, a jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomagać w Twojej pracy w systemach zarządzania, w jaki sposób może wspierać Cię nie tylko w zarządzaniu niezgodnościami, ale przede wszystkim w całym utrzymaniu i rozwoju systemów, zaczynając od przygotowywania odpowiedniej dokumentacji, wzorów dokumentacji, rekomendacji, celów, wskaźników procesowych, właśnie zarządzania niezgodnościami, oceny dostawców, analizę się reklamacji oraz wielu wielu innych rzeczach, to warto subskrybować nasz kanał, bo właśnie o tym również mówię na naszym kanale. Przejdźmy więc do merytorycznej części naszego dzisiejszego odcinka, czyli właśnie do tego w jaki sposób możesz zarządzać niezgodnościami z wykorzystaniem narzędzi AI. Od razu podkreślę, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to w opisie tego odcinka również Pozostawiam linki do zarówno naszych darmowych materiałów, jak i do naszego szkolenia, właśnie jak wykorzystać narzędzia AI w systemach zarządzania jakością, czyli praktycznie nowy poziom kompetencji w systemach zarządzania, które warto posiadać. Na początku, powiedzmy sobie może, czym są same niezgodności, ponieważ jest to dość. Bardzo szeroka definicja niezgodności to tak naprawdę każdy problem, zarówno systemowy, jak i operacyjny, problem, może, który może dotyczyć zarówno Twojego produktu, usługi, funkcjonowania samego procesu, jak i funkcjonowania całego systemu zarządzania, a w tym samej organizacji. Czyli tak naprawdę jest to wszystko to, z czym mierzysz się w swojej organizacji, w swoim systemie zarządzania, w poszczególnych procesach i coś, co powinieneś i na pewno możesz udoskonalić, ponieważ właśnie system zarządzania nieważne czy to system zarządzania kością czy jakikolwiek inny system zarządzania polega na tym, aby coś zaplanować, wdrożyć, a następnie to weryfikować, oceniać i ponownie doskonalić. I tak też robimy z niezgodnościami. Identyfikujemy je, planujemy do nich odpowiednie działania, wdrażamy, a następnie je oceniamy. I właśnie w tym niesamowicie może pomóc ci sztuczna inteligencja. Również muszę nadmienić już w tym momencie, że ten odcinek jest pewnym odcinkiem wprowadzającym teorią, w którym opowiadam, w jaki sposób można wykorzystać sztuczną inteligencję właśnie do. Zarządzania niezgodnościami. Natomiast w kolejnym odcinku praktycznym pokażę Ci na konkretnym rozwiązaniu przykładowy case, przykładową niezgodność wynikającą z reklamacji, którą możesz właśnie zarządzać z wykorzystaniem narzędzi AI i zobaczysz nie tylko, jakie to proste, ale też zobaczysz, jakie to może być skuteczne. Pokażę Ci też w kolejnym odcinku, nie tylko jak zarządzać czymś, co się już wydarzy, ale jak prewencyjnie podejść, czyli podejść do tak zwanych potencjalnych błędów, potencjalnych ryzyk już w swoim produkcie lub w swojej usłudze w kontekście tak naprawdę każdej, każdej branży i każdego procesu. Więc może zacznijmy od tego, że niezgodności możemy przewidywać. Tutaj oczywiście mamy szereg narzędzi, tak jak choćby drzewo błędów, czyli FTA czy analiza FMEA. Są to metody jakości, które można świetnie wykorzystać do zarządzania prewencyjnego. Są to metody, które pomagają nam identyfikować i planować już potencjalne zagrożenia dla naszego produktu, usługi lub Procesu. I tutaj świetnie możemy wykorzystać narzędzia AI, które po pierwsze pomogą nam opracować samą metodykę, czyli wskażą nam jak powinna wyglądać taka metodyka, przykładowo właśnie narzędzia FTA czy FMEA, pokażą nam w jaki sposób można wykorzystać odpowiednie wzory tych metodyk, ale nawet jeżeli tylko tego chcesz, to zaproponują ci potencjalne, konkretne Zagrożenia, stworzą za Ciebie potencjalne drzewo VAT, stworzą za Ciebie analizę FMA, oczywiście pod jednym warunkiem: jeżeli dostarczysz im odpowiednie dane, natomiast samo w sobie nie jest to problemem. Choćby pokazuje, jak to zrobić podczas naszego szkolenia, czyli wykorzystanie narzędzi AI w systemach zarządzania jakością, co niesamowicie pozwala optymalizować Twój czas, ale co ważniejsze pod, pozwala wykorzystywać te narzędzia na niesamowitym poziomie skuteczności. Ja na, wykorzystuję te narzędzia już od 15 lat i naprawdę byłem w głębokim szoku, jak zobaczyłem, w jaki sposób sztuczna inteligencja sama na podstawie danych, które jej dostarczyłem, potrafi przeanalizować i zrealizować wręcz dla mnie taką potencjalną, przykładową analizę. Potencjalnych niezgodności, czyli my już możemy zarządzać profilaktycznie tymi niezgodnościami, tymi ryzykami, zanim one się zmaterializują. Przechodząc dalej, wyobraźmy sobie, że już dana niezgodność, problem po prostu się zmaterializowały. Dostaliśmy reklamację od naszego klienta, więc musimy oczywiście zacząć od odpowiedniego opisania. Takiej niezgodności, w czym świetnie pomoże nam sztuczna inteligencja. Jeżeli dostarczymy jej tylko notatkę roboczą, czego dotyczy taka niezgodność, taka reklamacja, sztuczna inteligencja świetnie sobie radzi właśnie w jej opisaniu. Wykorzystuje do tego różnego rodzaju narzędzia, natomiast każdy z nich pozwala naprawdę na bardzo przyzwoitym, precyzyjnym poziomie. Opracować opis takiej niezgodności. Ale to nie wszystko. Niektóre narzędzia doskonale sobie radzą z kolejnymi metodami jakościowymi, a raczej z narzędziami jakości, czyli na przykład analizą 5 y, czy diagramem Ishikawy. Narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, jeżeli tylko dostarczymy im odpowiednich danych, stworzą za nas analizę przyczyny źródłowej, ale również potencjalnych, zarówno Niezgodności, jak i ich następstw. Dlatego też, wykorzystując sztuczną inteligencję, nie tylko możemy przeanalizować realną przyczynę, ale na przykład z wykorzystaniem tych narzędzi, poprosząc ich, wręcz dodając im odpowiednie dane, mogą one za nas wykonać również analizy rozszerzone i analizy pogłębione, które znów. Pomogą nam nawet prewencyjnie na przyszłość identyfikować jeszcze inne możliwe przyczyny już zidentyfikowanej niezgodności czy problemu w danym procesie. Jeżeli mamy już oczywiście zidentyfikowane przyczyny źródłowe, to naturalnie musimy podejść do ich następstw, czyli do procesów doskonalenia. I tutaj narzędzia sztucznej inteligencji są niesamowicie pomocne. Standardowo, wykonując różnego rodzaju metody, choćby 8D, czy analizę możliwości wdrożenia działań korekcyjnych i korygujących, bardzo często trzeba spędzać sporą ilość czasu, żeby skutecznie przeprowadzić taką analizę. Sztuczna inteligencja może nam podpowiedzieć i zarekomendować dziesiątki rozwiązań do wcześniej zidentyfikowanych przyczyn źródłowych. Nie są to rozwiązania oderwane od rzeczywistości, nie są to rozwiązania oderwane od naszego kontekstu, ponieważ tutaj mamy ciągłość, pewien łańcuch logiczny, po którym sztuczna inteligencja nam idzie i proponuje nam odpowiednie działania doskonalące, właśnie w kontekście wcześniej zidentyfikowanych przyczyn źródłowych, które realizuje na podstawie właśnie narzędzi, które już wcześniej przytoczyłem. Więc jak widzisz, mamy pewną ciągłość, gdzie Możemy wykorzystując takie narzędzia, niesamowicie nie tylko zoptymalizować nasz własny czas, czas naszego zespołu, ale przede wszystkim wykreować dziesiątki możliwych rozwiązań. Oczywiście to do nas należy decyzja, co chcemy wdrożyć i jak to wdrożymy, ale mamy w tym obszarze analitycznym bardzo szerokie możliwe pole wyboru. Czyli można powiedzieć, że narzędzia sztucznej inteligencji świetnie wspierają nas. W analizach i podpowiadają nam najlepsze możliwe zakresy wyborów. W jaki sposób podejść właśnie do zarządzania niezgodnościami, ale nie tylko, w jaki sposób optymalizować procesy zarządzania jakością, inne systemy zarządzania, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc Ci tworzyć wzory dokumentów. Analizować reklamacje, przygotowywać szacowanie i analizy ryzyka, w jaki sposób może za Ciebie przygotowywać raporty, analizować Twoje dane, Twoje, tworzyć dla Ciebie wykresy na podstawie dostarczonych danych, czy podpowiadać Ci, jakie KPI e dla poszczególnych procesów będą najlepsze. To pokazuje właśnie w naszym szkoleniu, czyli inteligentny system zarządzania jakością, gdzie link do niego znajdziesz właśnie w opisie tego wideo. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla ciebie pomocny. Jeżeli nie przekonałem cię teorią, to oczywiście zapraszam cię do naszego kolejnego najbliższego odcinka, gdzie pokażę ci dosłownie case, jak możesz wykorzystać narzędzia oparte o inteligencję właśnie w przypadku konkretnej niezgodności, jaką wybrałem. Pamiętaj również o subskrybowaniu naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Jeżeli sam masz doświadczenia ze sztuczną inteligencją, jeżeli masz pytania w, w tym kontekście, to również warto skomentować to pod tym wideo. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w naszych kolejnych odcinkach.